Witam wszystkich, z tej strony Kołodron i zapraszam Was do kolejnego odcinka Sage Zagrajmy w Painkiller, czarna edycja. Moi drodzy, w tym odcinku rozpoczniemy sobie poziom drugi z rozdziału 5 pod tytułem Doki. Z tego co się orientuję, nie za bardzo lubię ten poziom, chociaż nie wiem czy dobrze pamiętam, że to jest ten poziom, co go nie lubię. Ale mniejsza z tym, spójrzmy jeszcze na karty czarnego tarota. Tu mamy wszystko poustawiane, dobra. I co tu trzeba zrobić, żeby sobie odblokować kartę czarnego tarota? Zmień się w demona przynajmniej 3 razy. Czyli to nic poza tym. No dobrze, no to czyli trzeba będzie dużo duszy zbierać. Czy to mi się uda? No zobaczymy, moi drodzy, czyli bez przedłużania po prostu no rozpocznijmy poziom. Tak, to jest chyba nawet na pewno ten poziom, co go nie lubię, bo chyba to jest z tych poziomów, po których trzeba dużo błądzić. Tak, nawet na pewno, ale... Aha, to jest, czyli tak, tu trzeba zejść. Już początki takie trudne, tylko nie to. Dobrze. Odskoczysz? Aha, i teraz tu się zjeżdża, okej. Okay. Tak więc, moi drodzy, jeszcze może o samej troszeczkę fabule warto byłoby wspomnieć. No już muzyczka gra, czyli będzie za chwilę grubo. Nasz bohater postanowi, aby nie patrzeć po porwaniu przez Lucyfera Ewy, postanowił wybrać się do... co to za jakieś meneliksy? Jacyś, nie, to są jacyś pracownicy... Aha, zabiło go ten, zabił go kontener, nieźle. Nasz bohater po zabraniu przez Lucyfera Ewy postanowił zejść do samego piekła i właśnie zastanawiałem się pobudki, co go tam tak mocno kierowało, czy jednak to była kwestia samej Ewy, chociaż wydaje mi się, że to jest sprawa drugorzędna, czy jednak była to kwestia tego, żeby po prostu zakończyć tą wojnę między piekłem a niebem, żeby, jak sam wspomniał, żeby go nie później nie wołali, gdy wybuchnie na przykład następny konflikt. Że po prostu, co to za jakieś przycinki na początku? Ej, gro, już, gro, proszę cię. Ale te w sumie te dziady są nawet nieźle odporne na to wszystko. Dobra. I nawet nieźle biją. Tak gadam, gadam i mnie biją. Nie, ja tu się muszę ogarnąć jak najszybciej. Naprawdę biją, muszę uciekać. O ludzie. Muszę być bardziej, widzę, mobilny. 24 punkty życia, no nie, nie wierzę. Muszę się skupić bardziej, widzę. Dobra, szybciutko jedziemy z nimi. Dobrze, ma na początku gry 150, a panie 100. No. Jeszcze ktoś? Coś czuję, że ja tego... tego tu... tutaj kryterium, jeśli chodzi o karty tarota, nie ogarnę. No ale mniejsza z tym. Aj, nie mam tutaj tego, nie zauważyłem. Dobrze. Dobrze. O, mamo, 4 punkty życia. Oj, nie będzie takie proste, mi się zdaje. I teraz gdzie mam iść, pierunie? Gdzie tu iść? Zbieramy amunicję, to jest podstawa. Gdzieś tu musi być zapis. Na bank. Troszeczkę złota pozbieramy. Te skrzynie są do rozwalania? Nie, nie, nie da się. Tak więc tutaj no nasz bohater zachował się, moim zdaniem, troszeczkę dziwnie. A w sumie te pociągi to takie bardzo polskie, nie? No w sumie gra też Polska, więc trudno się dziwić. Ale gdzie ja mam iść? Gro. Już błądzę, już na samym początku błądzę. Tutaj na pewno nie. Bo trzeba tutaj wejść po jakiejś drabinie albo coś. Coś, ktoś? Nie, no tutaj nie wejdę. Chyba, że mam wejść... Nie, to mnie gra wyteleportowała. A czy wyniosłaby mnie tam na górę? No to nie. Raczej nie. No nie da się tutaj nigdzie przejść. Chyba, że przez tą siatkę tutaj. Może tam trzeba jakoś iść. W tamtą mańkę odbić. Bo ja jeszcze na miejscu bohatera, no powiedział nam już ten Samael, okej.
odkupię ich grzechy, możesz iść tam do swojej dziewczyny, czy tam przejść albo do piekła, albo do nieba, spoko. A on powiedział, nie, no ja muszę tam koniecznie zejść do piekła, nie? A może się zabujał w FC, a nie chce się przyznać. Być może. Dobra, czyli tu jest jakaś ściana, którą można... To strzelmy w tą ścianę. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Ale to będą... Uuu, a tu ma jakieś buteleczki. Czy jednak chłopaki lubią wypić? Dobrze. Ale są, o, są odporni, nie powiem, że nie. Ale to jest złota. Dobra, i to złoto ucieka na moich oczach, tylko nie to. Tam jest następny jakiś artysta. I oni mają to do siebie właśnie, że oni atakują i... Atakują i uciekają, tak? Ale to był piękny strzał. Dobra. Troszeczkę na początku zamuliłem. Ale teraz chyba jakoś się odkuje. Kto tam? Skąd tam? Tam jakiś dziad. Czy ja go trafię? Czy jestem w stanie go w ogóle trafić? Tak, dostał. Dobra, pięknie. Jeszcze ktoś tam łazi, tam za wagonami. To dziad. I no można się czepiać do painkillera, że jest fabuła naciągana, że jest właściwie no na doczepkę, ale tak jak już wspominałem, no... Dobrze, no jest na doczepkę, w porządku, ale... No tutaj chodzi głównie o mięsko, tak? Tutaj chodzi głównie o rozgrywkę. No i no, nie można tam jakoś oczekiwać od gry, która garściami czerpała z takich gier jak właśnie Doom czy Quake. No nikt mi chyba nie powie, że w Doomie była jakaś tam wybitna fabuła, no wątpię. Chociaż no jakby się nie uprzej, no jest jakiś tam w tym Doomie jakiś kosmiczny Marines, tam ktoś, który tam musi tam pomóc w tym w uratowaniu cywilizacji, takie bajery. No ale to wszystko jest już tak oklepane, motywy są, że wiecie o co chodzi, nie? To było setki razy w grach, w filmie, więc... Znaczy to jest oryginalne, no nie powiedziałbym. Ale w sumie, aby tutaj się twórcy mieli silić na jakąś fabułę, taką wiecie, która miałaby być poważna na siłę, no to nie, no bo fabuła poważna w Painkillerze nie mogłaby istnieć. Dlaczego? No bo rozgrywka jest niepoważna. Pod tym względem, że w pojedynkę wybijamy hordy, po prostu setkami wybijamy nieumarłych i chcieć to wsadzić niepoważną rozgrywkę do poważnej fabuły, no to by się po prostu nie dało. I tyle, według mnie taka jest moja opinia. Dobra, czekajcie, może postrzelamy z tego. Dobra. W porządku. Jeszcze ktoś? Tam gdzieś te dziady pewnie jeszcze łażą, nie? Tutaj. Dobra. No jest ich troszkę, nie powiem, że nie. Tam gdzieś coś się zadymiło, tam gdzieś jakoś będę łazić. Jesteście, widzę was. Dobrze. No i jeszcze ktoś? Czekajcie, amunicję już, której chyba nie mogę zebrać. Tu na końcu nie będzie nikogo? Są, oczywiście, że są. Dobra, nara. No i tam jest przejście. Tyle dobrze, że nie muszę błądzić. Tutaj wszystko byśmy mieli. Amunicja do strzelby może być. Dużo amunicji jest do kołkownicy, widzę, ale czy ona mi w czymś pomoże, no nie wiem. Tutaj muszę być bardzo mocno w ruchu. Tak więc, czy to mi w czymkolwiek pomoże? Nie jestem w stanie powiedzieć. Ulala. Grube eksplozje. Z góry ktoś czy z dołu? Ktoś weszłby do mnie na parze, ale kto? Nie, ktoś... A, tu jesteś! Chyba już nie żyje. Dobrze, 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 dobrze. To było spoko. Tu jest amunicja. Tam jeszcze ktoś gdzieś jest? Bo gdzieś go słyszę. A mogę tą windą wjechać tu do góry? Nie mogę. Ale gdzieś go słyszę, klienta. Jest. Dobra. Okej. No i teraz mogę wejść. No póki co za dużo nie błądzę, o dziwo. A spodziewałem się błądzenia, chociaż no nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, bo może i różnie jeszcze. O mamo. Ulala. Takie wysokości, takie bajery.
Nieźle. A nie ma tu jakiegoś pancerza albo czegokolwiek? Chociaż coś, jakieś znajdźki? No tu nie ma nic. No to bidnie, bidnie, bidnie. Tu sobie przeskoczymy. Ale to był... O, to był najlepszy skok spośród skoków. Kłachodron, to było piękne. Jasny gwint. Co teraz ja mam zrobić? Biedny żuczek? Nie wiem, czy nie lepiej będzie mi wczytać tą grę. Ale... Ale moment, chwila. Jeżeli tu się pojawili przeciwnicy, to ja tego nie rozumiem. To tak miało być? Może ja po prostu miałem spaść? Nie rozumiem. Nie rozumiem tego, ale skok to był po prostu mistrzowski. Dobra, troszkę życia pozbierajmy. Nie mam pojęcia teraz, co mam zrobić. Póki co i powybijajmy. Najpierw sobie wczytam grę i tyle, aby coś było nie halo. Tam następny artysta widzę biega. Tak, widzę cię, widzę cię. Dobrze, i to wszyscy? Czy może ktoś na górze tu jeszcze łazi? Tu jeszcze są na górze pewnie, nie? Tak, jest jeden. Ale ten skok to po prostu był idealny. No po prostu mistrzostwo świata. Dobra, tu są następni. Okej. No. Dobrze. Myślałem, że już się nie da zabić, ale się udało. Teraz wejdźmy sobie tu z powrotem. Ale ja to chyba nie przeskoczę, chyba że przejdę tutaj, ale no z moją zręcznością, no właśnie, to nie przejdę. Nie ma co nawet próbować. No oni mnie pozabijają jeszcze tych dwóch, no dajcie spokój tam tych trzech. Dobrze, z głowy. No jeszcze ktoś tu jest? Tam jeszcze jakaś menda. I to jest najgorsze, że on mnie jeszcze wytrafia, a ja go nigdy, to mnie smuci. Dobrze, teraz co dalej mam zrobić? Nawet nie wiem. Tutaj wskoczyć? No ty tutaj łazisz, no dobra, no to... I teraz pytanie za punktów 100, gdzie jest przejście dalej? Sam chciałbym to wiedzieć. Gdzie tu może być przejście? Tu jest full amunicji, widzę, mam, bo już nie zbiera mój bohater. No tutaj raczej nie. Nawet na pewno nie. No tutaj też nie ma nic. O, i teraz będzie pewnie szukanko. Coś czuję, że będzie szukanko na 100%. O, może tak sobie przejdziemy. Tam jest, dobrze. Tam jest, widzę, przejście. Tylko jak ja tu mam, może skoczę tutaj? Nic się nie stanie? Nie, nic, dobrze. No, na szczęście obędzie bez tego. Bez łażenia z kąta w kąt, bezsensownie. Chociaż tyle. A naprawdę ten skok to był epicki, najlepszy skok pośród skoków. Mistrzostwo świata. To jest pancerz, mogę na niego tu doskoczyć. Chociaż z moim skillem to bym i tak nie dał rady. To są ci, to są ci, to są ci, co za nich jest dużo fajnego życia. A ci są niefajni, więc wypad. Ale są odporni. Dawać mi te dusze lepsze. Tu nie doskoczę, no smutek. A oni eksplodują, tak? Jak się ich tego... To oni muszą mieć gruby napój w tym... w tych buteleczkach. Dobra, kto następny? Lecimy dalej. Tu jest ekipa. Dobra, niech oni zejdą, bo ja bym chciał mieć z nich właśnie te fajne dusze, a jak bym ich zabił na wagonach, to... Będę miał problem z zebraniem tych dusz. Dobra. Tu jest ta fajna duszyczka. Szybko, szybko. Tą chcę, tą duszę. I tą następną też. Szybko. Szybko. Dobra. Ale oni są odporni. To trzeba ich zamrażać, bo szkoda amunicji. No i tak można grać. Dobra, teraz gdzie tutaj jest przejście? Tu trochę amunicji.
przejście. Z tego co mi gra mówi, trzeba iść gdzieś tutaj w lewo troszeczkę albo coś takiego. Tam jest przejście, dobrze. Więc lecimy na Szczecin. No i tu będziemy pewnie tańczyć teraz. Tam jest ekipka, widzę, już wesoła idzie do mnie. Nie mam już tej fajnej amunicji? Nie, no mam, myślałem, że nie mam. W momencie myślałem, że nie da rady. To się skończyło, a na szczęście nie. Tak więc notuję, moi drodzy, że jest taki poziom już odbiegający troszeczkę od tych ruin, katakumb. I troszeczkę mniej mi się stylistycznie podoba, no ale trzeba go wiadomo ograć, żeby pchnąć grę dalej. Bez tego nie da rady. No i teraz co? Uuu! Co to za pułapka? Nie, 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 to trzeba zmienić taktykę. Szybciutko zmieniamy taktykę na bardziej taką niszczącą. Dobrze. I teraz chyba następny, bo i tak mi wyskoczyli z dwóch stron. Otoczyli mnie. Kejka, mamy tego z głowy. Tam są jakieś dziady. No, ty to mi stąd idź lepiej. Szybko, ucieczka, muszę być bardziej mobilny. Jest ich trochę, jest, jest, ale dam sobie radę. Dobra, to było spoko nawet. Dobra, czy mi się opasa teraz zmienia w demona? No, chcąc, nie chcąc się zmienię, ale... Czy mi się uda nam ich pozabijać tamtych? No bo tu nic, tam są jakieś cwaniaki jeszcze. O, ale się zablokowałem jakoś dziwnie, bebebebe. Dobra, tam jakieś pozabijam lekko. No i uuu, to są ci fajni tu, ile ich jest, ale dajcie mi to złoto najpierw. Dobra. A was tu będę zamrażał, zabijał. Za was jest dużo fajnych dusz. Naprawdę oni są... O, ale oni nie są tacy prości do zabicia. Tylko że oni sami siebie zabijają, widzę. Dobra. Ale mi pojechali. O, mamo, ja mam mało życia. Dusze, dusze, dawaj te lepsze dusze, szybko. Dobrze. No, oni w większej ilości też stanowią zagrożenie. Pięknie. I gdzieś się przejście musiało otworzyć. Tylko teraz gdzie? Tu jest to fajne życie, nawet nie wiem, czy je zbiorę, chyba chyba go nie zbiorę. Chociaż... nie, chyba nie. Tu są jakieś itemzy. Biorę. Czy jestem w stanie tu gdzieś wskoczyć? Musiałbym je z góry zeskoczyć, gdzieś skądś coś. A tam jest chyba jakaś znajdźka, poczekajcie, może bym poszedł po tą znajdźkę. Jak już tak łażę. Ale oczywiście po nią nie wejdę. No bo po co? Szkoda. O, ale to jest ukryta amunicja, ja ją biorę. No i to jest spoko. Dobra, nie ma co wywijać, lecimy dalej, moi drodzy. Więc raz się zamieniłem w demona, ale czy ja się dwa razy jeszcze zdążę zmienić podczas tego poziomu? No wątpię. Okej, jesteśmy dalej tutaj. Całe żurawie lecą, co tu się wywija? Co tu się dzieje? Zaś się dziwię, że stocznie zamykają. Co to ma być? Rubinek czy jakieś coś? Ten do wody wpadł, może być? Dobra. To są też te przemalowane panki z pływającego miasta, z tego co widzę. No czasami jest, tylko w przypadku właśnie tej gry jest taka tylko kolorowanka. Ale i tak design potworów jest bardzo fajny, bardzo oryginalny, bardzo mi się podoba. Więc narzekać nie będę. Oni strzelają jakimiś też rakietnicami. Co to za wariaty jakieś? No i dobrze, no otworzył się następny ten. No naprawdę myślałem, że będę błądził, a naprawdę tutaj póki co odpukać idzie jak po sznureczku. Więc jest nieźle. Ciśniemy dalej. No a znowu te wariaty, to szybciutko zmiana broni. Dobra, szybko muszę tu uciekać. Szybciutko, szybciutko ucieczka.
ale znowu jest ich sporo. No a tu trzeba się przyzwyczaić w Painkillerze do tego motywu, że przeciwnicy faktycznie są rzucani całymi dziesiątkami. I dziwi mnie naprawdę, pamiętam z Aksyka, no były dwa, trzy tam trzy poziomy. Właściwie nie, no był ten poziom, co już wspominałem z demówki, który strasznie mi się zaczynał, ale później po zmianie kompa. Mogło to być w roku 2007 chyba miałem zmianę kompa. Coś takiego. No to pamiętam, że Painkiller tam na domyślnych ustawieniach to śmigał aż dudniało, więc gra musiała być nieźle zoptymalizowana. Więc tutaj szacuneczek dla twórców, że się postarali. Dobra, troszkę duszyczek. I tutaj kolejne przejście. Lecimy jak zwykle do góry. O matko, tylko żeby nie było żadnych karkułomy skoku, bo ja go nie wykonam. Nie przeskoczę tematu, bo już wiecie jak ja skaczę. O, a tam jest ta fajna znaczka, która zwiększa obrażenia. Dobrze. To już się zapowiada nieźle. To jakieś kominy, jakaś fabryki, jakieś coś. O, jest daleko jeszcze. No i tam jest znowu przejście, tylko że ja przejdę tam, no nie wiem. Tu jest niżej. Tak, tu jest zejście niżej. Czy tam jest jakaś znaczka niżej? Nie będę ryzykował. Nie. Ja sobie po prostu spokojnie. No nie! Nie, to już tak nie będzie. O, nie. Który to jest ostatni dokowy? To jest chyba ostatni, jest ten. Tak się bawi nie będziemy, no bez sensu zupełnie. O ludzie, co ja mam skilla przy tym skakaniu? Muszę się troszeczkę bardziej skupić. No dobra, to już sobie tam powtórzymy, mniejsza z tym. Dużo tych potworków tu nie było. Dobrze. Tutaj każdego działa zamrożę i będzie tyle w temacie. Dobra, lecimy do przodu, nie ma co się szczypać. Kto nam jeszcze taki mądry? Tych dusz nawet specjalnie nie zbieram, bo w sumie i tak się nie zamieje drugi, czy tam trzeci raz demona, to jest niewykonalne. Niepodtrzymywalny to jest ten temat. Jeszcze dwa razy może by dało radę, ale trzy to już jest tam poza troszeczkę moim zasięgiem. Ale rubinek przynajmniej poleciał. Dobrze. No i teraz mamy dalej przejście. Tak jest, tu mamy, tu sobie wskakujemy. I tu był save, czemu ja go nie wczytałem, to ja nawet nie wiem. Oj, to moje skakanie, to moje tutaj parkurowanie w Painkillerze, to jest dramatyczne. Cienko to widzę. Ale dobrze, będziemy dalej próbować. Lekko nie będzie. Lekko nie będzie, moi drodzy, na pewno. Ale no, trzeba mi to czasami wybaczyć. Pomalutku. To wchodzenie na drabiny jest takie troszeczkę dzikie. Porządeczku. Ja to muszę przeskoczyć, tak? Przeskoczyłem, o radości. No tylko teraz co dalej? Trzeba jakoś tu wejść, zejść, przeskoczyć, wskoczyć. Może ja tam mam skoczyć na dół, co? No wtedy zeskoczyłem i było dobrze, a teraz czy będzie dobrze, to ja nie wiem. Może ja mam tu spaść tam właśnie. Z tego tu chyba wychodzi, no bo tutaj nie ma nigdzie już drogi powrotnej, tak? Chyba, że tu. A to jest ten, to jest na statek muszę skoczyć chyba, no. Oj. I czy to było dobre rozwiązanie? No oczywiście, że tak. Dobrze, bo mam już moich brzydali tu. Nie, no to było słabe. Popełnię samobójstwo. Do wody. Dobra. Dobra, jeszcze raz. Czyli muszę jakoś tam bardziej tak, wiecie, zeskoczyć tak bardziej z głową. Tylko, że w moim przypadku z głową, no XD. Raczej to będzie niepodtrzymywalne. Tu chciałem na ten kontener, ale nie jest źle. Dobra, ja tutaj się cofnę na ten... Nie! Myślałem, że mnie zastrzeli, ale nie. Szybko! Dawaj. Oni są niebezpieczni, aby nie patrzeć, ale mam tutaj remedium na nich. Dobra, na razie nie jest źle.
Oni to na pewno przylezą jeszcze, albo ja do niej będę musiał przyjść. Czego bym nie chciał robić, ale muszę. Nie chcę, ale muszę. Kto tam jeszcze taki mądry? Tam ktoś jest, czy tam? Tutaj widzę. Dobrze. Tam są następni artyści. Szybciutko, szybciutko. Dobrze. No to już taki był moment taki dosyć trudny. Ale najlepiej, najlepszą obroną jest atak, jak mówi klasyka. Okej. Mamy pancerz. No troszeczkę tu się muszę skupić. Nie powiem, że nie. Dobra, ty mamy tu z głowy wszystkich. Amunicja, ileż amunicji ja ją biorę. Jeszcze tam jakiś ziomek musiał zostać, bo mi tam radar tak dziwnie miga. Więc zaraz sprawdzimy. Może gdzieś w którymś z tych przejść? Tutaj nie. No gdzieś tutaj... O, właśnie. I gdzieś się otworzyło przejście dalej, tylko nie wiem gdzie jeszcze. Nie wiem dokąd to mnie zaprowadzi. Tutaj może gdzieś na mostek albo tutaj. Dobrze. Wypad, 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 wypad. Ale oni są odporni. O matko, oni są wszędzie. Czekajcie, nie, nie, zrobimy tak. Zamrażanie, strzał i to będzie najlepsze rozwiązanie. Tu na ciasne pomieszczenia nie ma nic lepszego jak strzelba. Dobrze. Precz. Oni troszkę mi przypominają Boraj Cho z tego, z Mortal Kombat. On też tak bez przerwy popijał i bekał i tak dalej na nas, więc to jest jakieś podobieństwo chyba. Chociaż chyba wtedy... Nie wiem, w 2004 roku to chyba było już Mortal Kombat Śmiertelne Przymierze, więc być może już Boraj Cho się pojawił. Następni artyści. Nie, znowu wy. Ale ich jest, znowu się tak rzucili grupowo. Dobra, z głowy. No i troszeczkę będę miał teraz więcej życia na szczęście. No i to nie było aż takie trudne. I teraz co dalej? Co dalej ja mam zrobić? Oj, to było inteligentne. Dobra, mniejsza z tym. Tutaj mam wejść teraz, tak? W porządku. Tutaj nie ma nic fajnego, no jest jakaś znajdźka amunicyjna. Ale poza tym nic, wbijamy do środeczka tu bardziej. Czy tutaj gdzieś coś? No oczywiście następni artyści. O, takie ciasne pomieszczenie, nie lubię czegoś takiego. Następny. 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 Okej. Jest ich trochę, nie powiem. Się zaczęli respić z dwóch stron. Chcieli mnie dwa ognie wziąć, ale im się chyba nie udało. Tutaj nie przejdziemy dalej. Może tutaj niżej jest przejście? Nie, tutaj niżej też nic nie ma. No to gdzieś tutaj coś musi jeszcze być. Albo ktoś. Tu nie ma przejścia nigdzie, tu nie ma nigdzie. Tu również. Ale tutaj chyba ktoś jest, bo chcą mi krzywdę zrobić. Tak, widzę wasze cienie, dziady. Widzę was, widzę was, widzę was. Pięknie. I coś się otworzyło. Czyżby tutaj na dole? No bo tu jest wszędzie ciemno. I nie wiem, co ja mam zrobić teraz. Nie, no tutaj nie ma żadnego przejścia. Nie, no tutaj nic nie widzę. Na zewnątrz ja mam wyjść? Na pewno nie. Na pewno nie na zewnątrz. Nie ma takiej opcji. Może gdzieś wyżej mam wskoczyć albo coś. Coś takiego, co byście powiedzieli. No ale tutaj nic nie ma. Bez sensu. O ludzie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. No, mówiłem, że tak szła jak po sznurku i wykrakałem. Już nie idzie jak po sznurku. No tutaj z tej strony mam wejść? Tutaj takie wyjście? Tutaj coś jest. Dobra. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Tu jest ciasne pomieszczenie, więc... Okej, taki ostrzał będzie najbardziej odpowiedni.
Jeszcze ktoś coś gdzieś? Tutaj dziadyga. Nara. Dobra, nara, 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 nara. Chłopaki, gincie. O, tam następny artysta. Zamrozimy go szybko. Co on zrobił? Sobie sam strzelił w łeb? Czemu ja go nie mogę zabić? No niby obrażenie dostawał, nie? A nie mogłem go zabić, bez sensu. Jeszcze ktoś? Chyba wszyscy już, nie? Nie, ten następny artysta, nie wiem o co tu chodzi z nimi. Ja go nie mogę w ogóle... Dobrze, udało się. No i chyba poziom z głowy, ale to chyba trzeba zejść niżej. Nie, wyżej, wyżej jednak. Nawet nie mogę trafić do końca poziomu, bez sensu. To gdzieś tu? Nie, tu, tu. Uff, moi drodzy, udało się. Ale wiadomo, że czarnego tarota no, nie odblokowałem, no, ale no... W sumie poziom taki no nie przypadł mi do gustu, no ale wiadomo, dobrze go mamy już z głowy, więc nie narzekam. Tak więc twój wynik, czas gry 26 minut 45 sekund, poziom trudności bezsenność, zabite potwory 261 na 261, zebrane dusze 129 na 261, znalezione złoto 120 na 1282 plus 140, sporo tego złota tu było, znalezione zbroje 3 na 7, znalezione święte przedmioty 0 na 9, znaleziona amunicja 93 na 217, zniszczone przedmioty 108 na 119 i znalezione sekrety 0 na 10. Status uaktywnienia kart zmieni się w demona przynajmniej 3 razy zablokowana. No niestety. I moi drodzy, no wreszcie będzie jakiś klimatyczny poziomik, bo będzie następnym poziomem stary klasztor. Tak więc no poziom już doki mamy z głowy, co mnie cieszy. A poziom trzeci, moi drodzy, pod tytułem stary klasztor będziemy sobie po prostu ogarniać w odcinku następnym. Okejka, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Painkiller Czarna Edycja. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć!